Welcome to paradise. Ogólnie to jedziemy pasem, w którym nie możemy w ogóle jechać, bo jedziemy pod prąd w tym momencie. W tym momencie jedziemy pasem pod prąd, prawym pasem, a powinniśmy jechać lewym. Ale pan mówi, że nie ma problemu. Nie, good. Yeah. Tak, tak, tak. Go. Jedź. Tak. No, go. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Tam skręcę teraz w lewo. Okay, you can go. Jasny gwint. Co tu się dzieje? Ale jazda na całego. Mamy najlepszego kierowcę, jaki mógł się nam trafić. Jedziemy prosto na końcu w lewo i w prawo. Jesteśmy w domu. Jeszcze jest 20 minut do godziny 12. Jeszcze 20 minut do nowego roku. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Wow! Bok! Emma, czy ty wiesz, co dzisiaj jest za dzień? Jaki dzień dzisiaj jest? Sylwester Phuket 2022. I co będziemy robić? Nie wiem. Nie wiesz? A nie gdzie go będziemy spędzać? Na plaży. Będzie imprezka? Ale imprezka będzie dopiero o godzinie gdzieś 18 wieczorem, a mamy jeszcze rano i musimy chyba znowu coś zjeść. No niestety. Ja ci zaraz pokażę, co zrobimy. Co zrobimy? Bo już jestem bardzo ciekaw. Mini pizza. Ja wiem, jak się ją robi. Będziemy robić pizzę z jajek. Emma nam pokaże, jak się robi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. I ja na pewno mam jeszcze bardzo mocną ochotę na awokado. Masz chleb, kromkę chleba tostowego. Szklanką wycinasz tak jakby kółeczko, tam na patelni dajesz jajko i takie mini. Aha, o kurczę, to musimy to zrobić następnym razem. Czyli musimy kupić chleb i zrobimy pizzę z chleba i jajek. Zamykamy wrota, bo idziemy na miasto, ale dzisiaj jest tak gorąco, naprawdę, Sylwester, pogoda na Phuket wymiata. Zamykamy dom, idziemy na miasto, już jest po 15, czas leci i impreza zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze 3 godzinki i zaraz będziemy na plaży. Dzień zaczął się standardowo, jakieś tam śniadanko małe w domu, bez kroków niestety. Później basen, 2 godzinki. No, kroki będziemy robić później. Kroki to od 17 gdzieś tak zaczniemy robić. I całą noc na plaży to kroków narobimy, także kroków dzisiaj rano nie było. Wczoraj i dzisiaj słońce tak mocno daje, że 5 minut na plaży załatwiło nas całkowicie. Pogoda naprawdę marzenie. Słońce ogromne, świeci bardzo mocno, bardzo gorąco. Z tydzień czasu już w ogóle nic nie padało. No i naprawdę jest już tak, jak ma być. Czyli patrząc tak pod kątem turysty, który chciałby przyjechać tutaj na tydzień, 2 tygodnie na wakacje, no to i żeby być już tak w 100% pewny pogody, no to dopiero gdzieś bym tak proponował po połowie grudnia. Po połowie grudnia zdecydowanie pogoda się poprawia, bo tak w listopad, początek grudnia w tym roku były jeszcze naprawdę mocno deszczowe, burzowe, no i nie za ciekawe do takich wakacji na tydzień, dwa, a już po 15, po 20 grudnia, przez teraz ostatni tydzień, 10 dni, to jest naprawdę udana, pewna, codziennie pogoda, bez żadnych burz, bez deszczy, na razie już nie padało, mówię, tydzień czasu, jest naprawdę okej. Okay. Właśnie idziemy do restauracji, w której jeszcze nigdy nie byliśmy, idziemy zobaczyć, czy jest otwarta, czy będzie tam stolik na 10 osób i czy będzie dało się tam coś ogarnąć i czy dobre jedzenie, także znamy relację. Restauracja znajduje się bardzo blisko naszego domu, ale już widzimy, że jest bardzo dużo ludzi w tej restauracji i nie wiem, czy się pomieścimy. Steak Good Day, idziemy sprawdzić, co się tutaj dzieje. Ja pierniczę, jak to się tutaj je. To tak jak na plaży, też tylko się tak siedzi normalnie, na tym, taki mały stoliczek, no jak dla Chińczyków jakiś, no. Ale śmiesznie. Ale kanapy. Dobra. Co, Mariusz? Myślisz, że tak będzie dobrze? Dobra, ściągnij buty. Buty ściągnięte. No. I tutaj siadamy. 2 stoliki. Weź mi to kokonat zup. Wzięłaś mi, Dorota? Wzięłaś mi kokonat zup? Tak, fried rice with chicken. Restauracja bardzo duża, ale nikogo w niej nie ma. No nic, zobaczymy, co tu się dzieje. O, ale są toalety. Bardzo ładna toaleta. Nie wiem, co w środku. Nie chcę zaglądać na razie. Nie potrzebuję. Ale toaleta taka w tajskim stylu. Bardzo pięknie wygląda. A to takie zaplecze, kuchnia. Zastanawiam się tylko, skoro przyszło 10 osób, złożyliśmy zamówienie no, na 10 dań,
A jest tutaj jedna pani, która gdzieś tam dzwoniła przed chwilą po kogoś, może po męża, żeby przyszedł pomóc jej ugotować, no bo kurde, no nikt tutaj tak często nie zagląda, ja tu jestem sama, jak ja teraz zrobię 10 posiłków? Nie wiem, ile my tu teraz będziemy siedzieć i czekać na te dania, ale mam nadzieję, że w godzinkę się wyrobi. No tutaj takie kuchnia, elegancko pani robi, przygotowuje, widać, że się nie spieszy, no ale spokojnie, damy radę, zdążymy do Sylwestra. Ceny są dobre, zobaczymy tylko, czy smaczne. No już wszyscy zapomnieli w ogóle, że są głodni? Fried Rice Chicken. Już chyba dobra godzina minęła, co? Oczekiwanie. No, pierwsze dania przyszły po godzince. No zobaczymy, ale może teraz pani będzie tak przynosić już minuta po minucie następne. Bo przecież nie robiła godzinę Fried Rice Chicken, gdzie się robi to w 5 minut. Pani chciała przynieść wszystkim jednocześnie wszystkie dania. Po europejsku, no to nie po tajsku, to nie tajski styl. O, ty miałeś green curry, tak? Pad Thai Chicken. Ale ładnie podany. To jest chyba twoje. Seafood noodle. It's spicy or not? Not spicy. Ale kulturalna restauracja. Jeszcze w takiej kulturalnej restauracji w Tajlandii nie byłem. Powiedz mi, jak smakuje. O, okej, okay, zup. Great. Gdzie? Pod tym tęczowym moim. Ale ja nie widzę. Tam jest pajączek. Taki pajączek. Ale się Emma wystraszyła pajączka. Pstryknę go, no bo co mam mu zrobić? Ale on taki, kurde, on taki chyba może być skoczek. Nie wiem, co się wydarzyło. Muszę na spowolnionym tempie sprawdzić później, kto był szybszy. W każdym razie go nie widzę. A Emma tyle strachu narobiła. Godzina 17.13. Sylwester rozpoczyna się za około godzinkę. Ostatnie przygotowania do Sylwestra. Właśnie idę prasować sobie koszulę i już jestem gotowy za 10 minut na wyjście na miasto. Czekamy na resztę ekipy i idziemy na plażę. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć dwa słowa odnośnie restauracji, w której byliśmy. Restauracja na tak topowym poziomie. Zamówiliśmy naprawdę bardzo dużo dań. Mówię, co najmniej 10 osób było, czyli 10 dań. Wszystko zostało przyniesione w jednej chwili, tak jak w Polsce, czy tam w Europie. Nic takiego, że po kolei. Jestem w ogóle w szoku, jak to smakowało. Bardzo dobrze to wszystko smakowało. Bardzo dobre ceny. Jedynie co, to delikatnie mniejsze porcje może niż mogłyby być, ale za to smak nadrobił wszystko. Co ja tu widzę? Dorota stoi na wannie, mierzy suknię na Sylwestra. A czasu coraz mniej, 17.40, za 20 minut wychodzimy. Zakupy sylwestrowe trwają w najlepsze. Cola, luz, woda, soczki. Zmiany. Ej, powiedzcie mi, czy lepiej ta torebka z tą bransoletką? Czy ta bez bransoletki? No, dajcie znać w komentarzach, co lepiej. Czy ta sukienka z tą torebką bez bransoletki, czy ta poprzednia? Ta boho, a ta bez boho. Co lepiej? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ale mamy piękne niebo w Sylwestra. Trafiłem na jakiś taki dziwny market z tego względu, że po prostu widziałem napis toalety. Przede mną wydobywają się ciekawe dźwięki i przed chwileczką widziałem, że tutaj tańczą jakieś panie. Zobaczymy, czy dalej są w dobrym nastroju. No, ale było ich więcej. Hello! Hello! Przyszliśmy do sklepu na jakieś zakupy. Plaża już jest dosłownie jakieś 100 metrów od nas. Nowy rok już za kilka godzin. Happy New Year 2023. Mariusz, czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Nie, dziękuję, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Kupujemy sylwestrowe bongi z Coca-Colą, może komuś z Red Bullem i będzie wszystko elegancko. O, ten pełen serwis. Będzie zacnie. O, będzie się działo, ale dopiero 20, więc jeszcze mamy trochę czasu. Nie, 20, a jeszcze nie wiem, która jest godzina. 20, także jeszcze chwilkę. Patong zmieniło się na Sylwestra. Tutaj zazwyczaj, nie zazwyczaj, tutaj nigdy nie ma nikogo. Tutaj nigdy nie ma żadnych street foodów. To jest zawsze pusty... Wow! To jest zawsze pusty plac, a dzisiaj zamienił się w targowisko, w market, street food. Przymierzamy się do jakichś robaczków, ale tak się jeszcze zastanawiamy, jeszcze się wahamy. Może bliżej 12 się zdecydujemy. Takie skorpionki, albo takie grubaski tutaj po prawej. Emi ma takie coś na ręce, takie coś. I podobno będzie teraz tym rzucać o podłogę i to ma strzelić. O! Strzeliło. Proszę mi się tutaj pokazać, moja królowo, jak wyglądasz z bliska. No, powiem ci, że się wystroiłaś dzisiaj na Sylwestra 2022. Imprezka. Nie widać wszędzie. Jak Sylwester?
Ostatnia minuta tego roku! Ciasno. Tak jest, potwierdzam. Gdzie masz okulary? Gdzie ma... Patołąk 2023. Życzymy Happy New Year. Happy czyli do Ciebie New Year. Mówimy wszystkiego najlepszego. Tak jest, 2023. Koniec 2022. Zaczynamy 2023. Cała ekipa siedzi na pace tego małego tuk-tuka. Ja jestem z przodu, kieruję tym całym tuk-tukiem. Mówię panu, gdzie ma jechać, bo on totalnie nie wie gdzie. Nie wie, gdzie jest nasz hotel. I ja mu tak mówię, tu prosto, tu w lewo, tu prosto, tu w prawo, tu prosto, tu w lewo. I zaraz będziemy na miejscu. Skasował nas troszeczkę dużo, jak za zboże, bo normalnie to by nas skasował połowę mniej. Sylwester najlepszy na świecie. Najlepszy jakikolwiek w życiu przeżyłem. Także naprawdę impreza bardzo udana. Szkoda tylko, że miejsca, w których zawsze jemy, są już wszystkie pozamykane. Ale nie ma się co dziwić, bo jest druga nad ranem. Udajemy się do domu, no i tyle. Nowy rok, wszystko jest zakorkowane, mnóstwo ludzi, a my jedziemy po prostu takim tuk-tukiem sobie, o tutaj, takim z kierownicą, o zaraz walniemy tego pana. Patrzcie na to, jedni pod prąd, drudzy w lewo, trzeci w prawo, my tam, oni tu. Co tu się dzieje? To jest po prostu szok.